Jak często zwracasz uwagę na to, co jesz? Bo ja nie za często. Jem różne rzeczy, bardzo różne. Zazwyczaj niezbyt zdrowe. Już wystarczy. Wystarczy. Dosyć. Koniec! Jak byłem mały, obejrzałem odcinek kreskówki Klan na drzewie, w której główny bohater bardzo nie lubił brukselki, ale przez przypadek ją zjadł i jego przyjaciele musieli ją z niego wyciągnąć. Bardzo mnie to poruszyło. I w tamtym momencie powiedziałem sobie, że nigdy nie zjem brukselki. Ale to się może zmienić. Bo od dzisiaj przez 5 kolejnych dni będę jadł tylko niezdrowe jedzenie, żeby sprawdzić, jak wpłynie na moje samopoczucie, zdrowie i kondycję. Ale przede wszystkim, żeby zmotywować się do zdrowszego odżywiania i w końcu móc spróbować brukselkę. Nie wiem, czy dobrze to mówię. Także dzień pierwszy właśnie się rozpoczął. W zasadzie to rozpoczął się kilka godzin temu, bo w tym momencie jest godzina 12:25. A ja od razu po wstanięciu poszedłem biegać, bo każdego dnia codziennie chodzę biegać, bo mam taką serię na Instagramie, gdzie biegam metr za każde 10 obserwacji. Także zapraszam serdecznie, Karol Zdeba, Instagram. Zgasło mi światło. Będę w stanie zweryfikować swoją kondycję i to, jak mi idzie. A wiem, że na pewno się to zmieni. Już dzisiaj podczas biegania oczywiście zamiast wody towarzyszył mi bardzo słodki napój gazowany. I wypiłem nawet całej butelki, a już generalnie chce mi się trochę... Po prostu strasznie słodki ten napój jest, a ja dzisiaj nic innego nie piłem. Nie będę też mówił, jakie rzeczy spożywam. Nie chcę robić pod górkę żadnej z tych firm, które będą w tym filmie, ponieważ to nie jest grzech od czasu do czasu, żeby pozwolić na wypicie czegoś takiego. Chodzi o wzbudzenie tej świadomości. Ja na przykład bardzo lubię ten napój, nie? Ja sobie go piję. Na śniadanie zjadłem hot doga, no i w tym momencie przydałoby się skoczyć na zakupy, żebym zapatrzył się w jakieś produkty na ten dzień i na następne dni, takie, które mogę od razu od ręki sobie chrupać. Także ruszamy na zakupy! Tego tu nie będzie. To trwało 3 godziny. Niektórzy by powiedzieli może, że to teraz jestem w raju, nie? Patrząc na to wszystko. Też bym tak powiedział. Tak długo to trwało, bo sprawdzałem wszystko pod kątem zawartości składu. Już przed nagrywaniem tego filmu robiłem porządny research, żeby być dobrze przygotowanym na to, jakich produktów powinniśmy na co dzień unikać. Ale ja akurat ich nie unikałem. Swoją drogą ogromnie ułatwiła mi to Aria, czyli sztuczna inteligencja wbudowana w przeglądarkę Opera. Bo podawała mi jak na tacy rozwinięcie danego tematu albo odnośniki do podobnych tematów i samemu nie musiałem przeszukiwać miliona artykułów na ten temat. Tu akurat trochę mnie poniosło, bo skończyłem przeglądając dywany 3D. Jest to w sumie bardzo wygodne, bo można ją otworzyć od razu z poziomu przeglądarki. I dzięki temu wiedziałem, żeby zakupić na przykład chipsy, chrupki, prażynki z jak największą ilością soli, cukierki, pianki, rogaliki, napoje gazowane i niegazowane z jak największą ilością cukru. Albo napój, w którym na 100 ml przypada aż 13 gram cukru. Czyli ta butelka ma 850 ml, więc całość ma, teraz wytężę swój matematyczny umysł, bo chodziłem na matwis, także z takie obliczenia nie przychodzą mi z trudnością, tylko wyrzekłbym nawet, że z wielką łatwością. 8,5 razy 13... 110,5 grama cukru. I dużo więcej różnych rzeczy, ale kierując się tą samą zasadą. Do oporu wszystko po prostu kipi cukrem i solą. Ale oczywiście poza tymi wszystkimi smakołykami, które kupiłem, typu chipsy, prażynki, czekolady, cukierki, będę jadł głównie inne rzeczy. To jest ścierka kuchenna, bo ubrałem ją dlatego, żeby wyglądała, jakbym miał coś gotować. Specjalnie na tą okazję dzisiaj ugotuję... Szczerze wątpię, czy ktokolwiek z was spodziewał się, że będę jadł coś innego niż to, mrożona pizza. W tym filmie głównie będę jadł właśnie takie jedzenie typu fast food, nazywane też śmieciowym jedzeniem, bo generalnie jeśli chcemy dostać relatywnie tanio i szybko jedzenie, no to raczej nie warto liczyć na dobrą jakość tego jedzenia. Oczywiście wiadomo, są wyjątki, tak? Tu nie mówię, że jakby... No i pizze mrożone akurat nie są najzdrowszym wyborem, chociaż sam bardzo je lubię. 8 godzinę po jedzeniu zabrałem się za montaż filmu. Swoją drogą, gdy to oglądacie, to już możecie obejrzeć go na moim kanale. I bardzo przyjemnie mi się pracowało. Aria kolejny raz mi pomogła, tym razem z wymyśleniem miniaturki do tego filmu. Tak, znowu trzeba pochwalić Operę, należą im się solidne gratulacje. W międzyczasie oczywiście wcinałem zakupione wcześniej chrupki i popijałem cukrem w płynie. Ogólnie Opera bardzo ułatwia mi pracowanie, bo ma też na przykład wbudowany tegez do robienia zrzutów ekranu. A ja kocham takie funkcje, które po prostu przyspieszają moją pracę. Albo szybkie wklejanie memów na Messengerze. To też bardzo przydatna funkcja. Także zapraszam was serdecznie do sprawdzenia Opery samemu i pobrania jej z linku w opisie lub w przypiętym komentarzu. 23:38. Przyszła pora na kolację. Chyba nie muszę nic więcej mówić. Do picia zupełnie inny napój. Wydaje się bardziej wodnisty i może i trochę zdrowszy, ale niech was to nie zmyli, bo ma prawie 7 gram cukru. To jest więcej niż miał ten poprzedni napój gazowany, który piłem. Odpowiada mi to, że nie jest gazowany na pewno, ale nadal jest bardzo słodki. Czuję się, jakbym znowu miał 10 lat i pojechał pierwszy raz z rodzicami na fast fooda. Także myślę, że przez te pierwsze dni nie zrobi to na mnie większej różnicy, ale w kolejne dni
Nie, tak serio to nie wiem, co się będzie działo w kolejne dni, tak samo jak wy. Zobaczymy wspólnie. Dzień dobry, wstałem. 9:46. Totalnie się nie wyspałem, bo montowałem do 5 ponad. I musiałem wstawać, bo muszę znowu kończyć montować, żeby się wyrobić. Ale zacznijmy drugi dzień. Po prostu nie jestem fanem picia takich słodkich rzeczy na śniadanie. Dalej od razu zabrałem się za montaż filmu, w międzyczasie popijając energetyka i jogurt owocowy. Ten jogurt ma więcej cukru niż energetyk, który i tak miał najwięcej cukru spośród wszystkich energetyków. To tak, żebyście wiedzieli. Film skończony. Bardzo chciałem wykorzystać to światło, które tutaj pada. Film skończony, już się ściemniło w ogóle za oknem. Pora przedstawić wam plan działania. Przede wszystkim, czy ja coś dzisiaj jadłem? Zjadłem chrupeczki, nie mogłem się powstrzymać. Jakoś tak przy kąpie łatwo wchodzą. Trzeba coś zjeść. Dalszym krokiem będzie pojechanie do Daniela, bo tam muszę, uwaga, skończyć z nim kolejny film. Tylko tym razem na 110%. Dodatkowo, nie byłem dzisiaj na siłowni, nie byłem dzisiaj biegać, więc będę musiał pobiegać, jak już będę wracał. Kolejna część planu. Jeszcze się nie dowiecie. Ja sam jeszcze nie wiem, co przyniesie mi ten dzień. Zobaczymy. Może nie będzie tego elementu w ogóle. W drogę! Mam smartwatcha. Trzydzieści sześć, to ja. Strasznie się nażarłem. Nie chcę mi się w ogóle ruszać i źli mnie. A tak w ogóle to zepsuł nam się plan. Okazało się, że Daniel się rozchorował, także podjadę do Daniela tylko po pliki, no i wrócę do domu. Tak jak powiedziałem, tak też zrobiłem. I wróciłem do domu, obejrzałem Fame MMA, podjadając w trakcie prażynki bekonowe i poszedłem biegać. Trochę za późno zdałem sobie sprawę, że zjedzenie zbyt dużej ilości prażynek bekonowych przed bieganiem nie jest najlepszym pomysłem. Normalnie musiałem sobie zrobić przerwę w biegu. Teraz spaceruję, bo się nie da. Chrupki bekonowe prawie wróciły z powrotem do paczki. Już 1,5 kilometra mi zostało, ale mam usprawiedliwienie, spokojnie. Spałem dzisiaj tylko 3 godziny, także... Dzień 40 biegania na moim Instagramie skończony. Każdemu, kogo mijam na siłowni, chciałbym powiedzieć, że doskonale zdaję sobie sprawę, że to nie jest najlepszy wybór na siłownię i że woda jest lepszym wyborem niż to do picia. Nawet w szatni ukryłem to picie podręcznikiem, żeby nikt nie widział, że piję coś takiego na siłowni. Teraz tylko wrócić do domu, zmontować tą rolkę. Oczywiście jest 23, mam godzinę, żeby ją zmontować i nie wiem, czy dzisiaj zjem jakąkolwiek kolację. Zobaczę w tym momencie. Nawet nie chcę myśleć o jedzeniu. Po bieganiu Karol przebrał się w szatni, a następnie poszedł się umyć. Poszedł się umyć. Czy ja mówię niewyraźnie? No dobra, umył się w domu. Gdy wróciłem, przysiadłem do zmontowania rolki z biegania na Instagrama i tak oto skończył się drugi dzień. Godzina 12 prawie. Dużo snu. Dużo snu, a najlepsze jest to, że jeszcze bez problemu bym tak, no, parę godzinek pospał. Jest już godzina 13:30. Dalej jestem w tym samym miejscu, w którym byłem. Oglądałem TikToka, YouTube'a. Strasznie nie chce mi się wstawać, ale tak wybitnie. A jeszcze trzeba pójść na siłownię. Nie wiem, czy to, co jem, ma na to wpływ, ale po prostu się czuję taki... Tak się czuję właśnie. Podłożyłem tą muzykę, żeby to fajnie wyglądało. W rzeczywistości to nie było takie szybkie i dynamiczne. Musiałem się tym z wami podzielić, żeby bardziej podkreślić to, jak się czuję. Mój pierwszy napój dzisiejszego dnia. Aha, energetyk z ogromną ilością cukru. To jest to, o czym marzyłem. Nie marzyłem o tym, nie wiem, czemu tak powiedziałem. Strasznie mam ochotę na smoothie, jakieś owocowe albo warzywne, takie żeby nie było słodkie. No, ale nie miałem wielkiego wyboru, dlatego tego dnia zjadłem na śniadanie batonika, żelki i rogalika. I bardzo rozłościło mnie to, że nie mogłem dokopać się do nadzienia. Kolejny obiadowy posiłek, tym razem... Zgadujcie, co to jest. Odpowiedź? To nie rower. Dlaczego mam czapkę? Taką świąteczną, a nie zwykłą? Bo mam tłuste włosy i bardzo nie chciałem, żebyście mnie widzieli w tłustych włosach. No i wziąłem takiego kebaba, takiego zero warzyw, ser, mięso, fryty, taki...
Po zjedzeniu tego potwora strasznie mnie zamuliło i po prostu zasnąłem. Moja dziewczyna mnie nagrała i macie szczęście, bo ściągnąłem czapkę i nie mogłem zareagować, żeby nie nagrywała moich włosów, bo spałem. Mogłem to wyciąć, ale jednak pozwalam wam to zobaczyć. Godzina prawie 22. Pół dnia w sumie spędziłem tutaj w łóżku i w tym momencie czuję się już taki bardzo zmęczony. Dawno się tak nie czułem, a nie robiłem nic nadzwyczajnego. Strasznie mnie bolą nogi, strasznie jestem senny. Będę się też zaraz wybierał już do spania, bo jutro rano trzeba wstać. Muszę pojechać w pewne miejsce, jak to zobaczycie jutro. Strasznie mi ręka boli. Czuję się ciągle, jakbym miał taką warstwę cukru w gardle. Przez co mam często takie odruchy w ogóle wymiotne. Coś takiego, ale prawdziwe. Pierwsza myśl mi się pojawiła, gdzie cieszę się, że w zasadzie już ponad połowa za mną. To tyle. Wyłączam kamerę, bo zaraz mi upadnie ręka. Poranek, dzień czwarty. No w zasadzie nie poranek, bo już jest 12:40. Na śniadanko zamówiłem sobie pizzę z serem w brzegach, żeby była potężniejsza. Mam też do zjedzenia ziemniaczki i pieczywko takie, zamawiałem coś takiego? Z serem, żeby było więcej. Wiecie. Plany się trochę zmieniły. Miałem z rana jechać do Warszawy na taki event. Niestety, nie uda się tam pojechać. Ale gdybym tam pojechał, to nie zjadłbym takiego śniadania. Nie wiem, czy to plus, czy minus. Wstałem dość późno, bo tak jak wczoraj wieczorem wam mówiłem, czułem się niefajnie. Ale jeśli chodzi o moje samopoczucie, to już jest znacznie lepiej. Jak wcześniej mówiłem, że czuję się dobrze, to znowu czuję się trochę gorzej. Spokojnie, dojem to, tylko musi mi się trochę miejsce zrobić w brzuszku. Po zjedzeniu ciągle czułem się ociężały i zacząłem grać na gitarze. Owoce i warzywa, wszystkie bym was zjadł. Wszystkie kolory, jakie istnieją. Pada deszcz. W sumie fajnie, że nie mam siły nawet się ruszyć, nie muszę wychodzić na dwór. Specjalnie dla was zapaliłem też lampeczki, żeby ładnie to wyglądało. To może zabrzmieć jak nic, jak zerowy wysiłek, ale dla mnie to było sporo. Jakbym miał opisać to, jak się czuję, to bym powiedział, że czuję się jak taka kiełbasa. Nie wiem, czy się stąd ruszę. Nie potrzebuję się stąd ruszać. Jeżeli jeszcze raz zobaczę jakieś fast foodowe żarty. Ta, wziąłem sobie jeszcze nawet ciasteczko na deser. Nawet nie wiem z czym. Krążki cebulowe, takie tortilki z kurczakiem, z dodatkowym serem oczywiście, żeby się jeszcze bardziej dobić. No w tym momencie, tak jakbym mógł zrezygnować, to bym już zrezygnował. Oczywiście mógłbym, nie? Jakby w sumie nic mnie nie broni, ale żebyście nie mieli co oglądać. Nie wiem, jakim cudem to w siebie zmieściłem. Cały czas po tej porannej pizzy byłem bardzo najedzony. I siedzę tu już tak w sumie pół godziny. Strasznie mi się nie chce stąd wyjść. Niech ktoś z was tu przyjedzie, potrzebuję pomocy. A jeszcze cały jutrzejszy dzień przede mną. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak mogę się czuć jutro. Gdy w końcu wróciłem do domu, miałem już dosyć tego jedzenia i zacząłem gotować. Dobra, już dość tych żartów. Zrobiłem sobie mac and cheese o smaku Flamin' Hot i strasznie nie chciało mi się czegoś takiego jeść, ale byłem głodny, więc jak grzeczny chłopiec zjadłem i poszedłem do spania. Kolejny dzień, znowu ciężko było mi wstać. Wow, żadna nowość. Ale na co dzień nie mam takich problemów ze wstawaniem i nie muszę aż tyle spać, a teraz czułem się, jakbym mógł przespać co najmniej całą zimę. Wstałem, w końcu trzeba było. Chociaż bardzo mi się nie chciało, totalnie nie mam energii, ani motywacji, ani nic pozytywnego, poza uśmiechem. Po tym mac and cheese wczorajszym w ogóle strasznie mnie zemdliło. Jak już leżałem w łóżku, zbierało mi się na... Niedobrze mi było w sensie, ale mogłem pójść do łazienki, żeby być na to gotowym, ale nie poszedłem. Tylko tak leżałem w łóżku i czekałem na moment, w którym już będzie, nie wiem, za późno, bo po prostu chciało mi się też spać i leżałem w tym łóżku i miałem nadzieję, że przestanie mi być niedobrze i zasnę. I faktycznie tak się stało. A rano wstałem i bolał mnie brzuch. Dobra, macie rację. Godzina 11 czy 12 to nie jest już rano, ale bolał mnie brzuch, trochę nadal mnie boli. Mam nadzieję, że nic dziwnego się nie wydarzy na bieżni. Zobaczymy. Kto wie? Ja nawet nie wiem. Dziś jest najgorzej, jeśli chodzi o bieganie stanowczo. Włączyłem sobie spacer zamiast biegania teraz, bo cały czas mam odruch wymiotny normalnie. Po prostu czuję w gardle ciągle ten cukier, o którym wam mówiłem. Dodatkowo mi się to wysusza przez to, że biegnę i nie mogę odpowiednio nawodnić nawet gardła, bo nie piję wody. Tragedia. Śniadanie. Burger, ale tym razem kupiony, gotowy taki z marketu, po prostu podgrzany. Do tego oczywiście energetyk. Jogurt. Mógłbym nawet tego nie jeść. Nie czuję się kompletnie głodny. Ale jeszcze tylko dzisiaj. Nie wiem, czy chcę się zażygać, czy... Nie wiem. Największy problem, jaki mam z tym jedzeniem teraz, to to, że strasznie ciężko ono wchodzi. Kompletnie nie chce mi się go jeść i jest takie tłuste, ciężkie. A druga sprawa, że jak już zjem, no nie chce mi się w ogóle ruszać z miejsca. Tak siedzę sobie, siedzę i...
Czekam, aż wyzdrowieję z tego. No i gdy w końcu wyzdrowiałem, to położyłem się i zjadłem jeszcze. I znowu musiałem wyzdrowieć. Dlatego ten dzień również spędziłem mało produktywnie, ale na wieczór zmusiłem się, żeby się ruszyć. Chociaż przez cały czas byłem senny. I pojechałem z Sandrą na jarmark bożonarodzeniowy. Oczywiście moim głównym celem było zapchanie się i zjedzenie wszystkiego, co sprawi, że teraz będę mógł się czuć gorzej. Wypiłem czekoladę, zjadłem pajdę ze smalcem, churrosy, frytki i doładowałem się kolejnym gazowanym napojem. Gdy wróciłem do domu, chciałem tylko na chwilę spojrzeć na rzeczy, które będę mógł zjeść już jutro. I na przykład warzywa i owoce się do mnie serio bardzo uśmiechały. Chociaż na co dzień tego nie robią. Ale żeby zrobić im na przekór, zacząłem jeść żelki, chrupki i cukierki naraz. I to nie smakowało dobrze. Ale robiłem to dalej z myślą, że już nigdy, a przynajmniej przez najbliższy tydzień, nie będę musiał ich jeść. Witam serdecznie. Jestem już 5 dni po tej diecie. Minęło trochę czasu i przyszedłem z moimi przemyśleniami i wnioskami. Pierwsze co zrobiłem na następny dzień, odkąd skończyłem tą dietę, to napiłem się wody. Strasznie miałem ochotę na wodę przez cały ten czas. Przed rozpoczęciem i po tej diecie zrobiłem sobie badania krwi i analizę składu ciała. Totalnie nic się nie zmieniło. Może takie minimalne zmiany, ale nawet nie mam co wam pokazać. Jeśli jesteście ciekawi w ogóle czegokolwiek, to na moim Instagramie po prostu dodam, bo serio nic. Może to też dlatego, że trwało to tylko 5 dni. Wiecie, każdy człowiek jest inny. Jeżeli wy byście przez 5 dni tak jedli, to możecie zareagować zupełnie inaczej. Ale jeszcze z moich przemyśleń to na pewno to, że byłem strasznie senny, zmęczony i bez energii przez większość czasu. Na pewno negatywnie na mnie to zadziałało. I teraz najważniejsza część. Brukselka. Ale paskudne to jest. Obrzydlistwo.